Że senność nie wpływa na kierowanie pojazdami. Ale nie kierowanie pojazdami. Bo ja będę przecież zombiaki wytłukiwał. A, no to tak. To faktycznie lepiej nie. Nie wiem, ja siedzę w bazie, no. Ja siedzę w chałupie. Idę czytać książkę. Odpierdolnik. Dobra, elektrykator, tom drugi, czytam. Ja sobie trawę wyrywam. Ten generator dla mnie przywiozłeś? No, chyba. Patrzę, że stoi. Oświetlenie będę musiał sobie zrobić w tym domu. No i od razu ładniejszy podjazd. Nie mam gwoździ. Może jakaś seria z Terrarii? Nie. Ty wiesz dlaczego? Ja już ci to mówiłem, dlaczego nie chcę z Terrarii robić serii. Ale nie stawiać serwera takiego, jak na przykład tutaj mamy, że możemy w każdym momencie wbić. A, tylko wtedy, kiedy ja jestem? No tak jak z Valheimem było. Jak ty grasz, ja gram. Jak ty robisz progres, ja robię progres. A który ty nie wytrzymasz? A jak gram z Rotundą? Nie wiem, zobaczymy. Gram tylko jak on gra. Bo na jego świecie jest zapis. Dobra, jadę na chatę, bo już jest tak ciemno, że nic nie widać. Plus senność maksymalna. No to swoją drogą. To jest samochód, czemu ty nie odpalasz? No. To lepiej się teraz jechało tą trasą, nie? W sumie. Ale nie zwróćcie uwagi, jasne. No właśnie. Taki kolega jesteś, kurwa. Taki kolega. Zombiak nadal tu chodzi. Jechałem dziada. Zabity. Długo przetrwał jebaniec. Ej, uwielbiam ten moment, nie? Danon, godzina druga, to mówi, on już idzie spać, nie? On już... Danon na Steam online. Nie wiem, on komputer na uśpienie daje, czy on... No ale to nie zmienia faktu, że jak jest online, to znaczy, że jest online. Jest godzina 24, a ten siedzi i nerdzi. Ale jeżeli jest tylko online, to nie nerdzi. No nie, ale... Kurwa, czemu on chodzi dalej? Chyba mi się, że cię wyłączyłem.
Dobra, jeszcze 2 kilo i już mi efekt odwagi zniknie. Ile tam masz? 86. Och, tam 91. Ile? 91. Masz to? No zaczynałem z większą ilością. Dobra, chodź spać. Dobra, czekaj, mnożnik 2,5 mam kilo. Długo śpimy, długo, spokojnie. Dopiero teraz status zleciał. Tak myślę, że do 10:30 to minimum. A żeśmy pospali dzisiaj? Ty wkładałeś zgniłe brokuły do lodówki, czy to ja? To ty. Okej, idę do swojego vana. Vana, no, no. Tam, gdzie mam całe składowisko jedzenia. Zbieramy tuż do zupy. No tylko jak będziesz mi kuchenki szukał, to szukaj pod kolor oczywiście. Żebyś się nie zagalopował. Jakiej szukać? Starej. Już mi kurwa to... zielonej przypadkiem mi przywiózł. Nie wiem, co to złoto ci przywiozł. Dobra, złoto jeszcze może być. Ma być złota. Srebrna albo złota. Ale jak będzie jakiś fajny PvP któregoś razu, to można puszczać sobie na radio Ghostbusters. Możesz sobie puszczać co chcesz, poza jak nagraniem. Ma. Da się tutaj normalnie tak puszczać? Chyba tak, są mody. To trzeba by było zainstalować. Gorzej jak ja nie wiem, że są nagrywki i sobie takie puszczę. To wtedy tego nie wrzucimy po prostu. No i też trzeba zrobić tak, że jeżeli będzie PvP i będą na przykład dwie grupy, no to będzie trzeba zrobić nagrywanie z jednej strony i z drugiej strony. To będzie trochę roboty z tym. No nie wiem, może kogoś tam mówimy na bo idę. Może któryś z youtuberów, o. Gdy byłaby moja grupa i na przykład grupa drugiej osoby. Air Dragon. Nie. On już raz propozycję dostał, olał mnie całkowicie, więc już drugiej szansy nie dostanie. Już się więcej nie pojawił, już jest offline. Nie lubię takiego olewania. Spoko, nie chcesz, to napisz, że nie i tyle, ale olewania nie trawię. Jak tam znajdziesz żwir czy coś takiego, to weź mi tam włóż. Okej.
wybuduj kolejna ściana. Kurde, niech mi wleci już to stolarstwo na siódmy. O, już niewiele zostało. Dobra, da się zrobić schody na przykład. O, 15 desek na schody, o ja pierdzielę. Która mogę też mnie nie stać. Dobra. Nie jest źle. No trochę tych sobie zombiaków sprowadziłem. To się okaże, że padniesz i się skończy. Dlatego walczę niedaleko auta. Tak jako plan B. Tu raz jak cię kurwa z dwóch stron wezmą, to już koniec. Tak je sobie wyprowadziłem, żeby tylko z jednej teraz szły. Lepsze pytanie, czy mi się kiera przeżyje. Dobra, to spróbuję jeszcze zrobić schody. Piętnaście desek to będzie nie lada wyczyn. Ale jakieś stado trupów tutaj. Jak chcesz, to z chęcią zapraszam w tą uliczkę. Nie, dzięki. Ja mam co robić. Odsługa wąski tylko. To jeszcze muszę wymyślić, jak zrobić palisadę. Ale chyba zrobię dookoła w ogóle jeziora. Gdzie moje jezioro na wyłączność? Że które chcesz się jeszcze w okolicy pobudować, zanim palisadę zrobiłem, to śmiało. Wiesz co, tą małą siekierką jednak nawet dobrze się walczy. No mówiłem ci. Bo masz po prostu perki już wyrobione. Może nie bije tyle, ile ta duża, ale... No ale wiesz, lepiej walić siekierką, której masz perki, niż nie walić tym, czym masz perki, no. To się będziemy oszukiwać. No maczę tą taką, to nic nie poszło. No. Bo nie masz perków wyrobionych. Jak miałem tam drugi czy trzeci poziom, wiesz, maczety, to już było fajnie. To już dało się naprawdę sporo zrobić. Schody. Jak to wygląda... O kurwa, jak to wygląda. Bo ja ich nie mogę obrócić. No nie mogę ich obrócić. Tą stronę jakoś przejść? Nie.
Naprawdę schody się da zrobić tylko w dwie strony, kurwa. Żartujecie sobie teraz ze mnie. No jaja sobie ze mną robią, ze mnie robią naprawdę. Jak ja usiądę. Usiąść na ziemi. To będzie mi lecieć? Nie będzie lecieć, no i fajnie. Buduj. 10 R, aby obrócić w trakcie budowy. Tak, da się tylko w dwie strony. Bez sensu. Dobra, zrobimy je w ten sposób. Trochę nieintuicyjne, ale... No i tak jak myślałem, nie mam dachu jeszcze drewnianego. Więc jeszcze sporo budowy mam. Ale ja na tym momencie chwilowo skończę, nie wiem jak ty. Dobra, nie wiem jak ty kończysz, to ja kończę. Dobra, moi drodzy. To widzimy się w sumie za chwilę, no bo ja tu pewnie zrobię jakieś cięcie czy coś takiego. No to budowania ciąg dalszy. Mega budowania ciąg dalszy. Co my tu mamy? A, ja tutaj przywiozłem wtedy te piwka i tak dalej. A, tak alkohol jest, to jest dobrze. Czy ja mam jakieś żarcie? To jest dobre pytanie. Puszka zupy grzybowej, czyli mam. Kiera to nie dla mnie. Zgubiłem kursor. A ja kontynuuję czyszczenie zombiaków. No tak, bo ty tam się bawiłeś. Muszę zjeść, wyspać się, odpocząć. O, to z tym spaniem możesz mieć problem. No. Bo ja się nie wybieram. Moja postać upadnie podczas biegu. Nie, paść nie padnie, ale będziesz wolno chodził. I mało widział. No. Niestety jak się buduje, to tak jest. Czyli co, rozumiem, że ty zostajesz w tamtym domku, tak? Chwilowo tak, ale zacznę sobie coś tutaj robić. Myślę, w mojej okolicy, czy gdzie? Nie wiem, w sensie myślę teraz, co tutaj i czy jakieś może perki pójść, w sensie nie wiem, elektrykę sobie po, czy pójść pogrindować albo spawanie. To w sumie możesz te samochody niedaleko miasta ogarnąć, pamiętasz? I o te takie rozwalone kompletnie? Tak, kompletnie, takie... bo je możesz rozwalać. W sensie po prostu spalnikiem. Mhm. Dobra. Przy okazji trzeba tam te zombiaki wyczyścić w okolicy. No, będziemy mieć lepszą trasę wtedy, nie? Już nie będziemy jeździć przynajmniej torami. Tylko myślę sobie szczerze, czy może nie pójść jeszcze w jakieś perki pod walkę, nie? Bo niby mam tą siekierę, co nie? No, chciałbym jeszcze pewnie maczetę. Nie, w sensie, żeby mieć taką jakby broń drugą. Jak nie mam siekiery, to żeby mieć coś jeszcze ewentualnie, bo... Powiedzmy, jak się z takiej siekiery przerzucę od razu na łom, to widać różnicę, nie? No to musisz sobie iść na obuchy najlepiej. No. Tylko długie obuchy, a krótkie to czym była różnica, bo nawet nie pamiętam. Krótkie typu młotek i tak dalej, a długie to jakieś pałki. Kill off. Są chyba długie obuchy. Idę w długie. W sumie długich obuchów jest więcej chyba nawet. Muszę zjeść, muszę wziąć witaminki. Marsjanki. No ja budowa piętra, ciąg dalszy.
Dobra, senność mi poleciała w dół od tych witamin. No tak, no bo witaminy zmniejszają senność. A, dobra. Tam nawet masz napisane. No, no widzę zmęczenie minus 2, no to jeszcze dużo tu... nie, ale zawsze coś. No, no to będę szukał witaminek po domkach. Ale ich tak w sumie dużo nie ma, powiem ci szczerze. No, ale i tak dużo domów przechodzę tam obok, to... Dużo nie ma, ale zawsze coś, nie? Jest, stolarstwo na 7 wbiło. Próbujmy ulepszyć ściany, zobaczymy jak to działa. Budowanie. Mogę zarąbiste skrzynki robić. Ej, to mi się podoba. Ale teraz ładne rzeczy. Ana. I drzwi jakie ładne, kurcze. Ulepsz poziom 3. Jeszcze 1 kg i mój perk nadwaga znika. Ja w sumie nawet nie wiem ile mam w tej chwili. O kurde, ale naprawdę ładne te drzwi teraz wychodzą. Czy drzwi, ściany. Dobra, to zaraz pójdę, poczyszczę ten... te samochody z ulicy. Ale kurczę, jedna deska do tego idzie. To już mi się mniej podoba. Dodatkowo nie chcę mi ulepszyć... Nie chcę mi ulepszyć... ściany z oknem. Ja mogę ulepszyć, ale to już nie. Drewniane ok. Dobra, udało się jakoś. No i już nie ma dziur nawet. Fajnie. Tu i podłoga z drewna teoretycznie lepsza będzie. Nie, no kurczę. Zupełnie inaczej. Teraz można budować. Tylko nadal nie wiem jak dach zrobić, to jest problem. Dobra, chyba się deski skończyły. A i owszem. Nie chcecie się mi pomóc? Nie wiem, samochody, czy pomagać? O, to jest pytanie. Jeszcze się zjebałem, no nie mówię, że się jeszcze poharatałem. W sumie jak mam to zmęczenie, to nie wiem, czy mi się opłaca iść na jakieś walki. Złapałem poważne obrażenia. Bo spadłem z piętra. W sumie zmęczenie, znaczy nie mam tego... Tak, bo od wysiłku to mogę przyjść pomóc i... No to chodź. Później ewentualnie spać, wtedy pójdę, poczyszczę. No to tak zrobimy. Ja w sumie po tej nocy myślę, że też pójdę na jakiś eksplor, może sobie jakieś łóżko ogarnę. To w sumie powiem ci, że jest już 12 godzina. Tak niewiele tu widać. Teraz już w ogóle zgasły wszystkie światła. Nie powiem, niezbyt mi się to podoba. Te dźwięki są przerażające. Nie no, aktor nie wiem, czy jest sens. Ja dorabiam sobie tylko kilka podłóg, że tak powiem, i też już idę. Dobra, to ja tu przygotuję sobie jedzenie i... O fuck, ja potrzebuję klamki i dwóch zawiasów.
żeby drzwi zrobić. Tylko w sumie może wezmę dwa palniki, bo tak trochę mocno one idą z czasem. Ale podczas rozwalania chyba nie idą. No, jak sobie rozmontowałem trochę rzeczy w domu, to trochę poschodziło, nie? No to dziwne, bo ja ostatnio jak rozwalałem kran tym podobny, to nie schodziło nic. Dobra. To już mamy zrobione. Już chcę wszystkie deski już wykorzystać przynajmniej. Myślę, że następną nockę już chyba spędzę tutaj. No to jak się uda, no to powodzenia, nie? Lodówkę masz przewiezioną. Tylko szkoda, że jest jeszcze nie podłączona. Dobra. Serio zostawiłem światło włączone w samochodzie, ale jestem głupi. No, ruszaj. Oczywiście, że zostawiłem. Jadę. No mi tak prędkość tu spada. Żadnych drzew nie ma. Nie wiem, łóżko też będzie chciał jakiś przewozić. Tak, ale to sobie sam ogarnę, wiesz? Bo ty łóżka i tak z tym stolarstwem nie ogarniesz. Dobra, to ja w bazie siedzę i... No już przyjeżdżam. Przypadkiem dużo tych samochodów tam nie było. No trochę ich było, nie powiem. Zombiaków też trochę? To znaczy, nie wiem, czy zombiaków było dużo. Dobra, chodź spać. I z komentarzy z tego, co się dowiedziałem, to ja po prostu zepsułem to łóżko podczas podnoszenia. Z tego wyszło tylko dwie części z czterech. Dobra, do której? Ja ci powiem spokojnie. Jej, zniknęły mi obrażenia. Dobra. Nie, to ja już też mogę robić beczkę na wodę. Cztery worki na śmieci. A nie, to i tak jak to w sumie. Dobra, to ja lecę. No i ja będę leciał, tylko się rozpakuję na razie. Widzę, że samochód jest używany. No jest, jest, oczywiście, że jest. Dobra, sobie gdzieś to włożę tutaj tak z boku. No to ty jedziesz, Boże, się przestraszyłem. Myślisz, że w sumie nie, łatwiej by mi było tutaj dojechać, jakby jak tutaj wyjeżdżamy taką wąską ścieżką do tych torów, tak prawo na tą główną? Wiesz co, no chyba tak. Tak, na 100% tak. No, palniki mam zabrane, teraz muszę tylko jechać, powybijać zombiaki i...
Co lecisz? Z tego co pamiętam, przedmioty chyba z podłogi nie znikają, prawda? Nie, to nie Minecraft. To ja może jestem świnią, ale wszystko wypakuję na ziemię. Nie chcę się teraz tego sortować. Gorące ci. Ale tu pierdolnik zostawię. Normalnie jak prawdziwa budowa. Wszędzie flaszki, jakieś tam różne kleje, nie kleje, zaprawy murarskie. Normalnie identiko. Ty głodny jesteś, biedaku. Tylko radia tam jeszcze nie ma polskiego. No to jest cwane. To wystarczy w sumie. A nie pamiętam, czy te samochody były w górę, czy one były... Były w dół. Jedź po prostu na wprost, na pewno je zobaczysz. Ich się nie da przegapić. No, tylko wiesz, zamiaków tutaj mało też to nie jest. Ty sobie rady nie dasz. Dobra. Biorę jakieś amciu i jadę. Ty dopiero jedziesz. Jeszcze nie wylazłem z domu nawet. Dopiero wypakowałem się. Ja tutaj już robię slalomy wokół zombiaków. Ach, to co u ciebie normalne. Przecież ja to jestem agent misji normalnie na rolnika i... Tak. Jesteś po prostu pojebany, ale to wiesz. Jak nie wyjdzie, to na rolnika pójdę, jakby co. No już potem, jeżeli teraz padniesz, to myślę, że ty w ogóle skończysz grę. Nie skończę, spokojnie. Mi się wydaje, że skończysz. Seria została pomyślnie zakończona. Kurwa. Super. Dodatkowo mi się wydaje, że akurat z tym ugryzieniem to ci się przyfarciło. Dobrze, że akurat są jak było obok. Czy ja mam jakiś w ogóle przedmiot? Kurde, ale jestem głupi też trochę. Nie wziąłem łomu. Ale do mordy. Uuu, przyjebałem tyłem. Zajebiście. O. Klawisze pomyliłem. Załamię się zaraz. Co się stało? Wiesz czego zapomniałem? Hmm? Maski spawalniczej. I do bazy. Chyba, że mam jeszcze na baku. Nie mam na baku. Wszystko mam, ale nie mam akurat maski. No cóż. Mam kij baseballowy, mam wszystko. Nawet małego liska. Zabawkę. Po co ci mały lisek? Zabawka zawsze pomaga, farta daje. W sumie to tam widziałem jeszcze samochody, które... Używasz tej maczety? Możesz wziąć w sumie. Dziękuję bardzo. Bo to są krótkie obuchy chyba, co? Nie, to nie są obuchy, to jest konserwacja chyba. Dobra. A mnie jak biłem z tego, to mi zawsze konserwacja wpadała. Albo długie ostrze, nie jestem pewien w sumie. Zombiaków to tutaj nie brakuje na drodze. Wiesz tylko czego mi tutaj brakuje? Bo tak sobie jadę. Czekaj, wiem czego ci brakuje, maski spawalniczej. Polskiego radia tutaj. Tak. Oczywiście Radio Maryja. Albo lata z radiem. Nie wiem, czy kojarzysz, to było za twoich czasów już. To nie kojarzę. Kojarzysz lata z radiem? Uuu, chłopie. Bida z nędzą.
Starsi widzowie na pewno kojarzą Lato z radiem. I ten taki dżingiel zajebisty. Dobra, więc tak, poszukujemy na pewno jakiegoś dobrego łóżka. Łóżeczka jakiegoś fajnego. Były chyba domki, prawda? Ale pięknie to wygląda. No nawet widzę, jak ty je ładnie ty wyciąłeś. Ale pięknie tutaj napój w puszce, piwo w butelce, piwo w puszce. To już mam. Aż kusi, żeby wziąć sobie takie piwo w butelce na wyprawę. A, tam co leży? Zostaw to. No. Zostaw to, powiedziałem. Piwo w butelce. Zostaw to, gadzie jeden. Dobra, dwa wezmę. Nie, zostaw. To jest na parapetówkę. Dobra, to później przyjadę. Ja sobie na nagraniu zobaczę, ile było. Ja już cię kurwa ocenię. No i później będzie, gdzie zniknęło. Przewód elektryczny. Ty, pamiętasz, do czego był przewód elektryczny? Nawet nie wiem, nie eksperymentowałem, ale lecę po to, czego mi brakuje. Ty strzela u ciebie też? Nie. Znalazłem dwa kolejne, znaczy dwie kolejne kasety VHS. One wkroczyli. To wcale nie jest zabawne. Czemu ja ból już mam? Puszka kukurydzy, a ktoś tego nie wziął. W sumie drzwi musimy rozmontowywać. No i zarąbiście. Lameczka. Będzie można. A będzie można później przyjechać. Do mnie? Oczywiście. Zastanowię się. Ja szafki podnosi? To jest dobre pytanie. To ja tutaj lodówki dostarczam. Powiedziałem, że się zastanowię. Nie powiedziałem mi nie przecież. Piwo w butelce kusiło, ale nie wziąłem. Wiesz, że ja bym cię chyba zabił, jakbyś to wziął. Oczywiste. Oj. Wszystko byś darował, ale tego by nie przeszło. Tego bym nie darował. Dobra, czy teraz mogę to podnieść? Mogę. Co prawda animacji nie ma, ale okej. Dobra, jedna szafeczka jest, trzeba ją dostarczyć. Kurde, panie. Dębowa lada. No tylko 10 kilo waży, to niedużo. Znaczy są przedmioty, no trzeba się ich pozbyć. Cały czas mylą mi się klawisze. Narożna szafeczka też. I rozjebałem, świetnie. No ale wkręty zostały przynajmniej.
Produkcji coś zostało, czy nie? Nic, a nic. Mogę ją rozkręcić? No to palnik gazowy potrzebny, ja pierdzielę. Oba palniki mam przy sobie. No to akurat sobie zdaję z tego sprawę. No trzeba ogarnąć to... Tą butlę, tą. Czy lampkę mogę podnieść? To jest pytanie. Mogę! Tej szafeczkę nocną trzeba, kurde, ogarnąć. Kolejna lampka, kolejna szafka. Czasopisma. O, tu są ładne lampki i fajne szafki. To mi się podoba. Ja tą szafkę... Nie, szafki nie mam chyba. Lampkę mam. To szarą. Postaw obiekt. To nie chcę jej. Czarne są ładniejsze. Jakie? Czarne. To tak się robi. Okno witrażowe też mogę podnieść? O, ty w tyłek, okno można podnosić chyba. Nawet chyba mi się udało się je podnieść. To prawda, życie mi teraz schodzi, bo chyba jest ciężkie, ale... Ja tu mam. Okno witrażowe, faktycznie. O, i brązowe zasłony mam. Ło, to będziemy sobie chatę tutaj robić. Kolejne okno mam. Ja tu, kurwa, wszystkie okna chyba wywalę. Oczywiście te, które są sprawne. Ty, powiem ci, że tutaj akurat fajna sprawa jest z tym stworzeniem domku. Zasłony też, okna, klamki. Kurde. Dobra, no to jedzenie do plecaka i leci. Okienko jest zepsute. Tu nie jest zepsute. Podnieść. Mała biała roleta, to roleta nie jest mi potrzebna. Płytki też można podnosić, ty! A co ty robisz? Bawię się w to, co mogę podnieść. Teraz podnoszę kolejne okno witrażowe, piękne. Wiesz, czego nie da się podnieść? Czego? Psychiki pogrzebnicy legend. To zależy. No wiesz, ten napojem w butelce na pewno się da. Nie, no ja proszę cię, już tyle nie grałem i patrz, jakoś sobie podniosłem. Ale podczas grania w tym. A, podczas to normalne chyba. A kiedy stream? Oj, nie wiem. Z ligi? Oczywiście. Nie prędko. Jak urfy będą. To no dopiero. No to czekamy, aż urfy będą. Przewód też, elektronikę już mogę zbierać w sumie. Biała roleta, czy jest mi to potrzebne? No dobra. No właśnie, a te lampy się da? Elektryka poziom pierwszy. No bez jaj. Ja nie mam elektryki poziom pierwszy. O Jezu, ja mam żałosny poziom. Powinno nazywać poziom żałosny. To się da podnieść?
brązowe panele. Ty wam się da, znaczy wycieraczkę. Pierre. Dobra, rozmontujemy braki. Zarąbiste to jest. Panele też się da podnosić. Tylko bardzo często się rozwalają, o dziwo. A przełącznika światła już nie mogę podnieść, nie rozumiem tego. Chyba w sumie przejechałem po łóżko, a na łóżko to mi nie starczy niestety chyba ten... miejsca. Tylko pytanie, rozmontowujemy to tak? To tak. Żeby się dało łagodnie przejechać, czy chcemy to wszystko, co tu jest? No na razie tak, żeby się dało łagodnie przejechać, bo nie wiadomo ile palnika ci starczy, nie? Na logikę. To jest wiele samochodów, które mogę sobie wsiąść, oczyścić lutu. Chyba, że wszystkie tutaj były czyszczone. Tego ci nie powiem, bo nie mam pojęcia. Kolejne okno, czy to okno jest całe, czy wybite? Chyba całe. A dach się da przenieść? Normalnie zacznie wymontowywać dach. Nie, chyba się nie da. O, spawanie weszło o poziom wyżej. Już drugi poziom. No i fajno. Co będzie trzeba jeszcze zainstalować jednego moda? Wiesz jakiego? Jakiego? Ten mod, który pozwala na przykład leżeć i tak dalej. A tak. W sensie wiesz, na przykład na tych sofach siadać i tym podobne. Wow, udało mi się chyba łóżko rozkręcić. Tak. Mam. To się nacieszyłem tym palnikiem. Tylko kurwa waga łóżka to jest 80. To się nacieszyłem. Co się stało? Wiesz ile rozmontowałem tych wraków jednym palnikiem? Jeden. Nie, 4. To trzeba definitywnie ogarnąć sobie te butle. No ja to definitywnie, ja tu jeszcze będę przyjeżdżał. Rozmontuję kurwa tu wszystko jak leci. Detonator. Wzmacniacz. Części elektryczne. No właśnie. Części elektryczne. Jaki fajny detonator w pierwszym lepszym samochodzie znalazłem. Kanister na benzynę. No w sumie to zawsze można zbierać. Okitoki. Rozkręć oczywiście. Ja próbuję łóżko ogarnąć teraz. Dobra, jedną część łóżka wsadzę do plecaka. Pakuję. Pakuję łóżko. Już nie mogę. Mogę tylko dwie części przenieść. Jaka lipa. Wsadzę na tylnie siedzenie jak się da. Rozumiem. Kurde, nie to. Wiem, że tutaj tego już nie wsadzę. Bardziej stąd powinienem. Akurat na jedno siedzenie wchodzi jedna część łóżka. Żeby jeszcze wziąć resztę, muszę wymyśleć, jak przenieść jeszcze dwie części. Na przykład te deski wpierdolić tu. No
pytanie, w jakim stanie jest ten samochód. Nie mam po co go naprawiać, bo się nie nadaje. Ale fajny byłby. Dobra, już teraz mogę wsadzić to łóżko. Ja rozumiem, że... O, jeszcze jedna deska się zmieści. Wiesz, co było w jednym lepszym samochodzie? Pierwszym na ulicy? Podnośnik samochodowy. Widzisz, co poradzisz? Takie życie. Może mi się nawet uda to ogarnąć. Dobra. To co, jedziemy czyścić ulicę. Ja się zastanawiam, jak jeszcze wcisnąć dwie części łóżka. Muszę to przenieść tu na pewno. Będziemy kombinować. Co jest? Jezu, że nie da się tego anulować. Kurwa głupie. Dobra, będę już miał co robić w bazie. To znaczy? No to tak. Nowa maska. Maska do wymiany, silnik. A, do naprawy. W ten sposób. Uwaga, 2 kilo. Jak to mi będzie jeździło, tak. Dobra, czy uda się wziąć? Uda się wziąć. Wziąłem wszystkie części łóżka. Opakowałem, kurwa, gdzie się dało. Ale jest. Ale ja tu jeszcze na pewno przyjadę. Muszę poogarniać te rzeczy wszystkie stąd. Ja kiedyś osobiście muszę tu przyjechać te drzewa pościnać. W sensie gdzie? Te na drodze tutaj do wyjazdu. I mi lepiej ogarnij lewą szybę do mojego vana. Prawą no, szybę, przepraszam, nie lewą. Tak, jasne, już się robię, ile w ogóle mój samochód będzie chciał dojechać. Już tak go zniszczyłeś? Masko i zobaczę, czy w ogóle ma jakieś procenty jeszcze. No ale chyba do szyby nie potrzebujesz tego. No nie, ale tak przywaliłem w słupek. Dobra, czyli tak, będę w stanie najprawdopodobniej postawić kilka okien. A dodatkowo jeszcze najprawdopodobniej będę w stanie postawić łóżko. Zobaczmy stan. Maska 18%. Jeszcze jest, okej. Okay. Skoro tak, to jeszcze silnik chyba nie obrywa. Jeszcze nie. Jesteś jeszcze co tak jakby zmęczenie, jakby trochę bardziej może usunąć. Tego coś nie wiem, kawa chyba tylko. Ale przygnębienia sporo daje. Pan zawsze za trzecim razem odpala. Ło, panie Zombie, co pan tu robi w moim domu? Co pan tak wędruje? Patrzcie, kurwa, jaki wędrowniczek. Ja nie mam siły i walę go młotkiem.
tłumaczy, to załatwia sprawę. No, jaki kurwa wędrowniczek, no. Duże, nowoczesne łóżko kolejne. W końcu będę spał jak człowiek. I fajnie, dobra. Postaw. Nie mówcie, że ja muszę mieć bez jaj. Postaw obiekt. O, teraz mogę. Ja w sumie nie pomyślałem. Mógłbym zrobić to inaczej. Tak czy tak? Będzie więcej przejścia. No. Jest łóżeczka. Nie możemy jeszcze zbudować nic z tych rzeczy. Nie wzięliśmy tego. Dobra. Okna witrażowe. Postaw obiekt. No i fajno, mam już dwa okna. Będzie i trzecie. Średnio na jeża. Musi być postawione w pomieszczeniu z dachem, tylko kurwa, jak tu dach postawić? Ej, gro, nie rób mi tego. Tu jakieś jaja. Żeby wbudować drzwi. Lamka, dwa zawiasy i cztery gwoździe. Oczywiście gwoździ nie mam. Kurwa, zostawiłem w bazie. Ale jestem ciapa. Weź to jeszcze.